Są to zawody lekkoatletyczne, licaliada, liga lekkoatletyczna, czyli są to zawody drużynowe. Zwycięzcy, właściwie dwie pierwsze drużyny z tych zawodów awansują do zawodów rejonowych i zawodnicy i zawodniczki z miejsc 1-3. Startuje 5 szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu biłgorajskiego, czyli 5 szkół dziewcząt i 5 chłopców. Konkurencje biegowe 100 metrów, 400, 800 dla dziewcząt, 1500 dla chłopców i sztafeta 4 ze 100 metrów oraz pchnięcie kulą i skok w dal. Z elektrykiem zajęliśmy 5. miejsce w Polsce na biegach przełajowych w Garczynie. To jest dosyć dobre osiągnięcie. Mamy bardzo dużo mistrzostw województwa. Pierwsze miejsca, drugie miejsca, trzecich miejsc chyba nie mamy. Przeważnie wygrywaliśmy. Ostatnimi czasy drugie miejsce, trzecie też jest dobrze. Wszystkie osiągnięcia drużynowo, indywidualnie to już dzisiaj zamierzam oszczep drugie miejsce zająć. Później rejon, województwo, zobaczymy co będzie dalej. Do dzisiejszych zawodów przygotowałem się z Sorem Osuchem tutaj na Osi, że na naszym obiekcie. Czasami też brałem samo do oszczep do domu, na budowlankę sobie rzucałem. Sor Osuch dawał mi najpotrzebniejsze rady i to dzięki niemu zawdzięczam dzisiejsze drugie miejsce. Przygotowałem się w 2-3 tygodnie, plus przygotowałem się jeszcze w tamtym roku szkolnym. Zajęło mi to trochę na wakacjach, troszkę w maju, a tutaj zaczęliśmy od 10 września, zaczęliśmy przygotować się do tych zawodów. Zamierzam ćwiczyć, bo sport to zdrowie, wiadomo. Lekka atletyka też jest przydatna. Co dużo mówić, bez sportu nie ma życia.